Witam wszystkich. Na tym filmiku chciałabym pokazać kolejny rodzaj czapki. Tym razem myślę, że ta czapka przypadnie do gustu młodzieży, nastolatkom. Będzie taka dwukolorowa, wydaje mi się, że modna. Do tego celu użyję dwóch kolorów. Kolor taki stalowy, popielaty stalowy i neonowy róż. Teraz neony są dość modne, więc będą takim delikatnym dodatkiem do tej czapki. Zaczynamy pracę od włóczki popielatej, od ściągacza. Może jeszcze tylko dodam, że użyję szydełka numer 4 i średniej grubości włóczek, nie za cienkie, nie za grube. Zaczynamy pracę od zrobienia ściągacza, czyli robimy pętelkę. Kiedy już zrobimy pętelkę, wkładamy szydełko i robimy 9 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kiedy już zrobimy ten łańcuszek, odliczamy 4 oczka w lewo. Raz, dwa, trzy, 4. Tutaj zaznaczamy sobie palcem. Na naszym szydełku robimy narzut i wbijamy w to miejsce, gdzie zaznaczyliśmy szydełko i robimy jeden półsłupek. Jeden półsłupek. Razem z tym początkowym, tym pierwszym, mamy już dwa półsłupki. Następnie narzut i w następnym oczku wbijamy szydełko i robimy również półsłupek. I tak do końca tego rzędu. Narzut, w następnym oczku półsłupek, narzut i półsłupek. Tych półsłupków w rzędzie będzie 7. To już ostatni. I wyszedł nam taki króciutki paseczek składający się z 7 półsłupków. Jeszcze liczymy. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6. Razem z tym początkowym 7. I takiej grubości będzie ściągacz. Następnie odwracamy nasz paseczek, naszą robótkę. I teraz będziemy pracować na tym paseczku już w tą stronę. 2 oczka łańcuszka, narzut i w następnym oczku, czyli w tym, wbijamy szydełko i również robimy półsłupek. Czyli mamy już 2. Tak jak w pierwszym rzędzie było 7 półsłupków, tak i w tym musimy zrobić 7 półsłupków. Proszę tego pilnować, żeby zgadzało się w każdym rzędzie 7 półsłupków. Inaczej nasz ściągacz będzie krzywy i będzie po prostu brzydko się układał. Zawsze proszę policzyć, ile ma nasz rząd. Ten powinien mieć 7 i ten, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ten ściągacz proszę budować właśnie w tą stronę. Robimy długi pasek, bardzo długi, tak żeby ten pasek pasował na naszą głowę. Dodam tylko, że ściągacz proszę zrobić ciut ciaśniejszy. Dobrze, jak on lekko opina głowę, ponieważ włóczki mają to do siebie, że podczas używania lubią się rozciągać. A więc odwracamy dalej robótkę, 2 oczka łańcuszka i
rząd półsłupków. I tak robimy do momentu, kiedy osiągniemy odpowiednią wielkość tego ściągacza, a po przerwie pokażę, jak połączyć początek z końcem i zrobić dalszą część czapki. Także teraz pauza. Mój paseczek wygląda tak. Jest to ściągacz, który składa się z 54 rzędów półsłupków. W każdym rzędzie jest 7 półsłupków. Akurat mi tak pasuje 54 rzędy, ale oczywiście można zrobić czy większy, czy mniejszy rozmiar. To nie ma znaczenia, aby pasowało. Jak łączymy ten ściągacz? Układamy tak ten paseczek, żeby pętelka była pod spodem po prawej stronie. Pod spodem po prawej stronie. Bierzemy nasze szydełko i wkładamy pomiędzy pierwsze dwa półsłupki. Tu jest pierwszy półsłupek, tu jest drugi, a my wkładamy szydełko pomiędzy te półsłupki. Łapiemy naszą pętelkę, troszkę ją zmniejszę, bo jest za duża. Łapiemy naszą pętelkę i przeciągamy pomiędzy te pierwsze dwa półsłupki. Kiedy pętelka już przejdzie, robimy jedno oczko łańcuszka i mocno zaciskamy. Już jest połączony początek z końcem. Następnie robimy oczka ścisłe wzdłuż tego paseczka. Oczka ścisłe, przebijamy szydełko przez następne oczko pierwszej warstwy i następne oczko drugiej warstwy. Bardzo dokładnie warstwa do warstwy. I oczko ścisłe. Następnie drugie oczko pierwszej warstwy, drugie oczko drugiej warstwy. I oczko ścisłe. I tak do końca tego rzędu, oczko do oczka, żeby pasowało. Pierwsza warstwa, druga warstwa. Przechodzimy. Pierwsza warstwa i druga warstwa. I już ostatnie oczko ścisłe. O, połączone. Proszę zobaczyć, powstał nam taki szef. I ten szef ma być po wewnętrznej stronie, czyli odwracamy na drugą stronę nasz ściągacz. Z tej strony nie widać łączenia praktycznie, a z tej strony jest taki grubszy szef. To ma być po wewnętrznej stronie. Tą nitkę początkową, tą włóczkę początkową proszę gdzieś wrobić w nasz ściągacz lub od razu, jak teraz będziemy robić dalszą część naszej czapki, można wzdłuż tutaj ładnie ściągacza i wrobić ją teraz w następnym rzędzie. Jak będzie wyglądać dalej nasza praca? Wykonujemy jedno oczko ścisłe tutaj, gdzie mamy naszą dziurkę. Powstały nam takie dziurki w co drugim rzędzie i w tą pierwszą dziurkę napotkaną wbijamy szydełko i robimy jedno oczko ścisłe. I tym samym zaczynamy pracę właśnie od tej dziurki. Nie tutaj od szwu, tylko od dziurki. Następnie robimy trzy oczka łańcuszka. Narzut i w tej dziurce jeszcze dwa słupki. Pierwszy słupek i drugi słupek. Teraz nasza praca będzie polegać na robieniu słupków. Dalej wykonujemy narzut i w następnej dziurce robimy trzy słupki. Pierwszy słupek, drugi słupek i znów w tej samej dziurce
Trzeci. Przepraszam, słupek. Tak będzie wyglądać następny rząd. Będziemy po prostu robić w każdej dziurce trzy słupki. Bez żadnego oczka, bez niczego, tylko od razu w następnej dziurce po prostu trzy słupki. I tak do końca tego rzędu. Tak po prostu będzie wyglądał ten nasz rząd. Proszę zrobić to do końca tego rzędu, a jak dojdę do końca, pokażę jak połączyć. Pauza. Dokończyłam ten rząd. Zrobiłam już ostatnie trzy słupki w ostatniej dziurce i połączymy to z trzema słupkami, które zrobiliśmy na początku. Wbijamy szydełko pierwszy słupek, od którego zaczynaliśmy pracę. Czyli w słupek tutaj, te górne oczko słupka, przybliżamy do siebie i robimy oczko ścisłe. Następnie wyciągamy dość długą pętelkę i zostawiamy ją tak, żeby, może inaczej, troszkę zmiana planów, nagle mi przyszedł inny, lepszy pomysł. Robimy trzy oczka ścisłe w lewo, tutaj po tych półsłupkach. Pierwsze oczko ścisłe, drugie oczko i trzecie pomiędzy tymi półsłupkami, tymi słupkami. Jesteśmy w tym miejscu pomiędzy pierwszymi trzema słupkami, a drugimi tutaj, w tym miejscu. I teraz będziemy dodawać naszą różową włóczkę. Jak to robimy? Przykładamy ją tutaj z tyłu, w miejscu, gdzie jest nasza pętelka. Zostawiamy taki kawałek. I przykładamy tutaj, w tym miejscu, gdzie jest nasza pętelka. Następnie szydełko mamy włożone w szarą pętelkę, jednak łapiemy na szydełko tą różową i przeciągamy przez naszą szarą pętelkę. Następnie zaciągamy naszą szarą włóczkę bardzo mocno, tak, żeby ścisnąć tą różową. Kiedy już ściśniemy, robimy jedno oczko łańcuszka różową nitką i mocno zaciągamy. Już mamy dołączoną różową włóczkę. Tył wygląda tak. Tej szarej nie odcinamy. Ona będzie jeszcze potrzebna w dalszej części czapki. I teraz będziemy następny rząd wykonywać właśnie tą różową włóczką. Jak to robimy? Kiedy już mamy połączone naszą różową z czapką, naszą różową włóczkę z czapką, teraz robimy dwa oczka łańcuszka i jedno oczko ścisłe tutaj w tym miejscu. Między tymi trzema, a tymi trzema słupkami. Tutaj robimy jedno oczko ścisłe. Tutaj dwa oczka łańcuszka i pomiędzy tymi trzema słupkami w tej przerwie, w tej dziurce ma być oczko ścisłe. I dalej tak samo. Dwa oczka łańcuszka i pomiędzy tymi trzema słupkami jedno oczko ścisłe. Oj, przepraszam. Znów dwa oczka łańcuszka i znów jedno oczko ścisłe pomiędzy tymi trzema słupkami. I tak do końca tego rzędu. Proszę zrobić tak do końca tego rzędu.
ten sam sposób. Dwa oczko łańcuszka i oczko ścisłe pomiędzy tymi trzema słupkami. Tutaj jak dojdziemy już do końca, ja pokażę, jak to połączyć. Pauza. Dokończyłam różową włóczką. Mam dwa ostatnie oczka łańcuszka i już doszłam do miejsca, od którego zaczęliśmy robienie właśnie tą różową włóczką. Teraz wbijam szydełko właśnie w to miejsce, gdzie koniec z początkiem ma się złączyć. Tutaj i robię oczko ścisłe. I tak łączymy ten rząd. I tak każdy kolejny, kiedy będzie robione różową włóczką. Teraz wracamy do włóczki popielatej. Bierzemy ją, wyciągamy sobie, żeby zmienić kolor. Przykładamy tak jak tą różową. Dokładnie blisko pętelki. I tak jak w przypadku różowej, łapiemy szarą włóczkę i przeciągamy przez różową. Teraz mocno zaciągamy pętelkę różową, żeby ścisnąć tą szarą. I w szarej robimy jedno oczko łańcuszka. Już mamy dobrze połączoną tą włóczkę o tym kolorze. I tak będziemy co rząd zmieniać kolor. Następnie będziemy robić znów serię trzech słupków, jednak teraz trzeba, proszę zobaczyć, wejść tak jakby szydełkiem pod te dwa oczka, które robiliśmy, te dwa różowe oczka. Wchodzimy tak jakby pod ten łańcuszek i robimy jedno oczko ścisłe i teraz trzy oczka łańcuszka, narzut i na tym różowym łańcuszku, który składał się z dwóch oczek, robimy jeszcze dwa słupki. Pierwszy i drugi. Czyli powstało nam razem trzy słupki, razem z tym początkiem trzy słupki. Następnie będziemy robić kolejne trzy słupki pod tym drugim z kolei łańcuszkiem pod tym różowym, pod tymi dwoma oczkami. Czyli pierwszy słupek, pod tym łańcuszkiem drugi słupek i trzeci słupek. I tak pod każdym łańcuszkiem proszę zrobić, pod każdym następnym proszę zrobić trzy słupki. Pierwszy, drugi i trzeci. Dzięki temu powstaje nam, proszę zobaczyć, taki delikatny akcent tej neonowej, różowej włóczki, a przeważa nam właśnie ta szara, ta popielata. I tak proszę dokończyć ten rząd. Pod każdym tym krótkim łańcuszkiem proszę zrobić trzy słupki. I tak każdy następny rząd już będziemy budować do góry tą naszą czapkę. Robimy ją naprzemiennie, tak jak teraz pokazywałam. Jeden rząd szarą, następny różową. Szarą trzy słupki, różową dwa oczka łańcuszka, oczko ścisłe pomiędzy tymi słupkami. Budujemy ją tak wysoko, jak chcemy, żeby była ta czapka, a na następnym filmiku pokażę, jak ładnie połączyć, jak wykończyć tą czapkę, tak żeby była taka fajna, pomarszczona. Wielkość możemy zrobić dowolną, jednak zauważyłam, że teraz młodzi ludzie lubią, jak te czapki tak zwisają lekko, są takie luźne, takie a la smerfetki, mówi się na nie, więc zachęcam, żeby zrobić długi ten wzór. Dziękuję za uwagę i życzę powodzenia.